Cześć, nazywam się Łukasz Chudzik i jestem technologiem w firmie HTM. Dzisiaj pokażę Wam zastosowanie funkcji IMAP do tworzenia programów. Dzięki tej funkcji operator w prosty sposób może tworzyć programy. Dzisiaj naszym zadaniem będzie wykonanie tego detalu, który znajduje się tutaj na rysunku, a do tego posłużą nam funkcje IMAP. OK, zaczynamy przygotowanie programu. Wchodzimy w katalog z programami. Tworzymy nowy plik o rozszerzeniu IMAP. Wpisujemy nazwę i zatwierdzamy. Teraz pojawił nam się edytor programu, no i zaczynamy wpisywać komendy. Pierwszą komendą, którą wypiszemy, będzie komenda clear, a następna draw, czyli wymazanie i wyrysowanie symulacji. Następnie zaczynamy sobie bazę numer 1. Następną komendą będzie wybór narzędzia. Skorzystamy z narzędzia pierwszego, następnie załączamy sobie obroty oraz zaczytujemy korektor długościowy. W tym momencie możemy przejść już do ruchów maszyny, czyli podjechaliśmy sobie na pozycję X0, Y0. Teraz możemy przejść do tworzenia cyklu. To będzie pierwszy cykl, cykl na planowanie naszej kostki. Pojawił nam się ekran z wypisaniem parametrów i w tym momencie wpisujemy parametry. Nazwa sekwencji, możemy sobie nazwać tą sekwencję. Program tutaj przyjmuje 4 znaki. Może być na przykład PL1, czyli planowanie pierwsze. Punkt odniesienia, podajemy lewy dolny narożnik naszego półfabrykatu w płaszczyźnie XY. Czyli jeśli nasz półfabrykat jest to kostka 75 mm na 50 mm, to musimy takie wartości tutaj przyjąć, tylko że one są podzielone na 2 ze znakiem minusowym, ponieważ u nas baza jest na środku półfabrykatu. Następnie podajemy powierzchnię wykończenia Z, czyli poziom, na którym ma być planowanie. Czyli u nas będzie to 0. Od tego poziomu wymiary wszystkie będziemy podawać w minus, tak aby otrzymać detal, który jest tematem naszego programowania dzisiaj. Poziom punktu R przyjmujemy na 1 mm, czyli od poziomu 1 mm będziemy planować na poziom Z0. Długość osi X przyjmujemy tutaj wielkość półfabrykatów w kierunku X, czyli 75 mm. Długość w osi Y, czyli wielkość półfabrykatów osi Y. Jeżeli byśmy chcieli zostawić jakiś naddatek na wykończenie, to moglibyśmy tutaj w tolerancji wykończenia wpisać taką wartość. My nie będziemy zostawiać naddatku na wykończenie, więc ten parametr pomijamy. Szerokość skrawania, tutaj podajemy procentową szerokość skrawania narzędzia. Przyjmiemy sobie dla naszego przykładu 90%. Głębokość skrawania w czasie jednego przejścia jest określona przez parametr Q. Z racji tej, że chcemy wykonać planowanie 1 mm materiału z czoła, możemy przyjąć głębokość skrawania 1. Czyli maszyna ruchem szybkim podjedzie na poziom punktu R, następnie obniży się na poziom punktu Z 0 i wykona jedno przejście planowania. Numer korekcji promienia, podajemy numer narzędzia, czyli numer 1 i numer narzędzia H. Również podajemy numer narzędzia 1, no i posuw podajemy 1000 mm na minutę. Teraz możemy wstawić blok, możemy zamknąć nasz edytor, no i otrzymaliśmy tutaj w programie cykl planowania. Po tym cyklu planowania wpisujemy komendę G80 wyłączenie cyklu, komendę G0Z999. Teraz stworzymy następny cykl, cykl obróbki konturu. Do tego będzie nam potrzebne narzędzie numer 2, więc wywołujemy to narzędzie z magazynu. Teraz przechodzimy do tworzenia cyklu, czyli ani IMAP, cykle frezowania. No i szukamy cykl, który będzie nam tutaj potrzebny. To będzie ten cykl z fazami, bo tak wygląda nasz półfabrykat. I znowu podajemy nazwę sekwencji, wpisuję kontur. Punkt odniesienia, znowu podajemy ten punkt, lewy dolny narożnik w płaszczyźnie XY. Wysokość, przyjmiemy sobie tutaj 10 mm, czyli minus 10. Poziom punktu R, od którego zaczynamy, może być 1. Promień zbliżania informuje nas o tym, jak narzędzie podjeżdża pod materiał i jak z materiału wyjeżdża w ostatnim przejściu. Możemy przyjąć wartość dla naszego przypadku 10. Tolerancja wykończenia to jaki naddatek pozostawiamy po obróbce. W tym wypadku nie będziemy zostawiać żadnego naddatku, więc tolerancja wykończenia u nas wynosi 0. Szerokość skrawania, czyli
to jest procentowa szerokość skrawana danego narzędzia. Możemy wykonać takie działanie. 2 mm razy 100% dzielone przez 16, czyli średnicę frezu. Tutaj została obliczona procentowa szerokość skrawania narzędzia naszego, czyli freza D16, Q, czyli skrawanie, jaki mamy naddatek materiału na skrawanie. Czyli na stronę będzie to 2,5 mm. No i numer korekcji promienia narzędzia jest numer 2, numer narzędzia również 2 i na końcu mamy kierunek rozpoczęcia obróbki. Możemy sobie wybrać tutaj opcję menu i mamy opis, w którym kierunku narzędzie ma wjeżdżać i wyjeżdżać od materiału. Jeżeli w stronę Y, to będzie najeżdżało z tej strony i z tej strony będzie wyjeżdżało. Jeżeli na przykład mamy Y-, to narzędzie będzie analogicznie wjeżdżało i wyjeżdżało z tej strony. Dla nas to ustawienie Y+ jest jak najbardziej OK. No i teraz stawiamy blok. Blok został wstawiony. Na końcu wprowadzamy zakończenie cyklu, wyjazd na limit, wyłączenie obrotu. Teraz wykonamy trzeci cykl, cykl frezowania kieszeni. Do tego cyklu użyjemy znowu freza D16, zatem nie będę tutaj wyłączał jego obrotów. Wybrałem ten cykl, to jest cykl frezowania od środka na zewnątrz, punkt odniesienia X, szerokość kieszeni na minus podzielone przez 2. Następnie punkt odniesienia Y to samo. Powierzchnia wykończenia minus 6 mm, ponieważ kieszeń ma głębokość 6 mm. Głębokość Q, ile mamy zbierać w osi Z w jednym przejściu, czyli będzie to 2 mm. Czyli jak zaczynamy od poziomu R0, podjeżdżamy na z głębokością skrawania 2, więc wykonamy 3 przejścia. Pierwsze będzie przejście na poziom minus 2, następne będzie na poziom minus 4 i ostatnie będzie na poziom minus 6. Numer narzędzia wpisujemy 2 oraz posuw, może być 500. Wstawiamy blok. Zamykamy edytor, odwołujemy cykl i wyjeżdżamy na limit w osi Z. Teraz przejdziemy do wiercenia otworów. Do tego będzie nam potrzebne następne narzędzie. Do wykonania otworu pod gwint M12 użyjemy wiertła 10.2, która u nas znajduje się pod numerem narzędzia 3. Dla wiertła przyjmiemy obroty 3000. Skorzystamy tutaj z głębokiego wiercenia z łamaniem. Poziom punktu R, czyli poziom, do którego maszyna będzie podjeżdżała ruchem szybkim i od którego zacznie wiercić. Przyjmiemy sobie 5 mm. Nie będziemy chcieli wykonywać przerwy w czasie wiercenia, więc ten parametr pomijamy. Ponieważ skorzystaliśmy z cyklu na łamanie wióra, ilość wierceń Q informuje nas o tym, jaki jest wymiar przejścia do złamania wióra. Czyli przyjmiemy sobie tutaj 2 mm, czyli narzędzie będzie ruchem roboczym zagłębiało się 2 mm, następnie będzie wyjeżdżało z otworu i z powrotem będzie wracało na tą pozycję i dalej będzie się zagłębiało o następne 2 mm, aż do poziomu dolnego, który wynosi minus 15. Posuw wpisujemy 100, numer narzędzia 3 i tutaj mamy górna granica położenia. Tu jest informacja taka, czy narzędzie ma nam wyjechać na poziom punktu R, czyli poziom tutaj tych 5 mm od naszej bazy. Jeżeli w tym parametrze określimy jako tak, to maszyna wyjedzie na limit. Dla nas najważniejsze będzie wykonanie następnych otworów, zatem nie musimy tutaj wyjeżdżać na limit w osi Z, więc wybieramy tutaj wyjazd na punkt R. No i będziemy wykonywać to wiercenie w cyklu, więc dajemy wykonanie cyklu. Zostawiamy parametr tak, wstawiamy blok. Teraz stworzymy siatkę otworów. Z cyklu IMAP wybieramy rozkład otworów i siatka X. Punkt odniesienia zapisujemy współrzędne pierwszego otworu, dla którego wykonywaliśmy tutaj cykl. Odstęp osi X wynosi u nas 55 mm.
Odstęp w osi Y wynosi 20 mm. Ilość punktów osi X 1 i ilość punktów osi Y 1. Koniecznie po wpisaniu siatki musimy odwołać cykl komendą G80. Teraz zrobimy program na fazowanie otworów. Wybierzemy sobie fazownik, który jest pod pozycją 5. Do tego skorzystamy również z cyklu wiercenia. Współrzędne otworu będą podobne jak poprzednio. Poziom dolny u nas będzie minus 4, ponieważ faza wykonana tym fazownikiem pozwoli na wprowadzenie gwintownika. Poziom punktu R będziemy fazować od poziomu R2. Nie będziemy wykonywać przerwy. Tą fazę wykonamy z niewielkim posuwem. Numer narzędzia, narzędzie 5. I podobnie jak poprzednio zostawiamy wyjazd po skończonym cyklu na poziom punktu R. Oraz ma to zostać wykonane w cyklu. Wstawiamy blok. I samą siatkę możemy sobie skopiować z poprzedniego cyklu. Zobaczcie, jakie to proste. Zaznaczam fragment, kopiuję i wklejam w to miejsce. Nie musimy wpisywać jeszcze raz tych pozycji. Wystarczy, że skopiujemy i wkleimy tą siatkę. Ok, mamy wykonaną fazę. Teraz pozostaje tylko nagwintować otwór. Gwintownik jest pod numerem T6. Zaczytuje korektor długościowy tego naszego gwintownika oraz podjeżdżamy podjeżdżamy nad detal. No i znowu korzystamy z cykli. Menu IMAP, cykl stały, gwintowanie. Gwintujemy na minus 10 mm. Poziom punktu R, od którego rozpoczynamy gwintowanie, może być nawet 5 mm. Bez przerwy na dnie, czyli tego pola nie wypełniamy. Na górze też nie będziemy wstawiać przerwy. Posuw, wpisujemy posuw, czyli 300 razy 1,75. Ponieważ obroty w tym cyklu wynosiły 300, a skok gwintownika, skok gwintu M12 jest 1,75, posuw zapisujemy w takiej formule. Zobaczcie, jakie to proste, maszyna sama nam to przeliczy. Numer narzędzia 6, no i te pozycje zostają tak jak poprzednio, staw blok. Zamykamy. No i co? Tutaj możemy skopiować ponownie, tak jak wcześniej kopiowaliśmy siatkę oraz komendę G80, czyli odwołanie cyklu. Najeżdżamy tutaj na pozycję, miejsce, gdzie mamy siatkę. Strzałkę w prawo, kopiuj. Zaznaczamy te dwa bloki do skopiowania i wklejamy tutaj do cyklu. Na końcu wpisujemy komendę G0Z999, czyli wyjazd na limit. I możemy zakończyć program komendą M30. Tak wyglądający program sprawdzimy sobie w symulacji. Zapisujemy nasz program, czyli wyjdź stop. Czy chcemy zapisać zmiany? Tak. Program jest tutaj zapisany. Teraz możemy wejść na sterownik i zaczytać go. Wybierz program, IMAP. Blokujemy maszynę i włączamy szybkie rysowanie programu. Jak widzicie, program. Symulacja przebiegła bez problemów. Teraz możemy przejść do obróbki.
Wygląda na to, że wymiary są ok. Zadanie zostało wykonane. Pokazałem, jak w prosty sposób możemy korzystać z funkcji IMAP. Myślę, że od dzisiaj programowanie maszyn będzie prostsze. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. High Technology Machines Limited. Productivity Development.